Jak to się stało? Wyszkowski, nie, on nie Wyszkowski, on się nazywał ten, to... Michalski? Michalski. Wyjechał z Polski. On był wielkim impresarium Polski. Zapraszał z Polski zespół Wojska Polskiego, Mazowsze organizował tam po Stanach Zjednoczonych. I jak musiał wyjechać z Polski, to go tam bardzo przyjęli chętnie i w miejscowości już prawie jakiej. Nie to. New Jersey ma swój dzień w ciągu roku. Henryka Michalskiego. Henryka Michalskiego. W kalendarzu jest dzień jego. I to miasto fetuje jego w Stanach Zjednoczonych, ponieważ on tak wiele zrobił dla Polonii, przywożąc zespoły. A jak wyjeżdżał, to dostał, nie wnikam w szczegóły, jak dostał taśmy z Polskiego Radia z nagraniami. I tata. Ciukrzy i między innymi większość było właśnie z nagraniami mojego taty, naszego taty. I on z tego zrobił płytę, ale między innymi jeszcze zrobił innych płyt. Wyszła płyta Star, Karin Stanek, chyba Mirski wyszła. No dużo płyt ten to nagrał, to wydał Tadeusz Lusarski. Tak. Stolarski w swoim studio, Teddy Record i no oczywiście ciągle jeszcze zapowiada mi następną płytę, którą przygotuje, to w zasadzie ma przygotowaną już do nagrania, no ale szuka sponsora, który by tę płytę zasponsorował i można ją było pięknie wydać w albumiku małym. A pokażmy tą płytę, pani Haniu. Może wyjąć z tego, żeby nie odbijało. To potem z tego plastiku. I pani Hania Rawicz. Z tego plastiku wyjmę. Podobieństwo jest. Z płytą taty.